Włączamy program Fireworks. Pokazuje nam się na starcie okno dialogowe stworzenia nowego dokumentu oraz możliwość otwarcia projektu, który był wcześniej zapisany. Wybiorę Fireworks Document, wymiary na przykład 640x480. Możemy ustalić rozdzielczość oraz kolor naszego artboardu, inaczej kanwasa, canvas color. Biały, przeźroczysty lub też dowolny własny kolor. Klikam OK. Na pierwszy rzut oka program Fireworks wydaje się być zbliżony interfejsem do Dreamweavera, ponieważ w dolnej części mamy panel Properties, który w Dreamweaverze jest jednym z głównych elementów. Mamy też coś takiego jak symbol Properties. Lewa część, pasek narzędziowy, narzędzie Pointer Tool, odpowiednik narzędzia Move Tool w Photoshopie. Biorę może jakiś obiekt, narysuję. Dzięki narzędziu Pointer Tool możemy, tak jak widać, zmniejszać obiekt, zwiększać. I przesuwać. Select Behind Tool jest to narzędzie, dzięki któremu możemy zaznaczać obiekty, które są pod innym obiektem. W tej chwili na wierzchu jest żółty obiekt, pod spodem brązowy. Biorę Select Behind Tool. I widzimy, że jest możliwość przesuwania obiektu i zaznaczenia go, nawet jeżeli klikam w żółty obiekt. Dosyć wygodne narzędzie. Biała strzałka. Jest to narzędzie służące do konwersji obiektów wektorowych. Standardowo, jeżeli zaznaczę obiekt i chciałbym go przekształcić, pokazuje się komunikat, tak jak teraz, który informuje nas o tym, że aby wykorzystać narzędzie biała strzałka, musimy przekonwertować ten obiekt na wektor. Dopiero po konwersji jesteśmy w stanie dokonywać zmian. Biała strzałka w przypadku programu Fireworks nazywa się Subselection Tool. W innych programach jest to Direct Selection Tool. Scale Tool daje możliwość skalowania obiektu, zmiany jego wielkości oraz obracania. Punkcik ten, to biało-czarna kropka, to jest punkt referencyjny, względem którego następuje obrót. Narzędzie pochylenie.
Narzędzie zniekształcenia. Narysuję może nowy obiekt. Widać, co się dzieje. Filozofia rysowania i pracy z obiektami jest troszeczkę inna, aniżeli w Photoshopie. Także należałoby się tutaj troszeczkę przyzwyczaić do tej pracy. Narzędzia do przycinania, crop tool, czyli inaczej do kadrowania. Export area tool. Widzimy, że po zaznaczeniu tylko ten element jest w zaznaczeniu eksportowany. Śmiesznie to działa. Rysujemy sobie obiekt, dwukrotnie klikamy po narysowaniu w centralną część, pokaże nam się Image Preview i możemy wybrać opcje dotyczące tego, w jakim formacie ma zostać zapisany ten nasz obrazek, czy to ma być GIF, animowany GIF, JPEG, PNG, TIFF, czy jakiś jeszcze inny format. Paleta, z której ma korzystać w trakcie eksportowania oraz dodatkowe opcje związane z transparencją, ilością kolorów. Następnie, jeżeli chcielibyśmy wyeksportować, klikamy eksport. Narzędzie Marquee Tool, znane z Photoshopa i z innych programów graficznych, służące do zaznaczania obiektu. Dzięki niemu możemy fragment obiektu odseparować od reszty zdjęcia, na przykład. Jak to wygląda w praniu? Może otworzę jakiś obrazek. Zupełnie inaczej się importuje tutaj obrazek, bo po przyciśnięciu przycisku File Import oraz wybraniu obrazka pokazuje się nam taki znaczek, jak widać na ekranie, i możemy teraz rysować wielkość naszego obrazu. Bardzo wygodna i przydatna rzecz. Zaznaczę teraz
narzędziem Oval marki Tool. Jakiś fragment zdjęcia. Widzimy, że został przeniesiony na w tej chwili na nową warstwę obrazek. Filozofia pracy na warstwach to jest zupełnie inna kwestia. Zaraz ją będziemy sobie omawiać, bo działa to niestety też inaczej aniżeli w Photoshopie. Tych narzędzi, które tutaj mamy jeszcze, mamy lasso, które służy również do zaznaczania. Lasso wielokątne, które jest odpowiednikiem lassa wielokątnego w Photoshopie. Pencil do rysowania. Gumka oczywiście do gumkowania. Warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się w panelu Properties z każdym wybraniem obrazka, z każdym wybraniem narzędzia, przepraszam. Różne narzędzia mają różne właściwości. Te właściwości właśnie pokazują się w panelu Properties. Ponownie zaimportuję jakiś obrazek. Narysujemy go. Narzędzie Blur Tool standardowo służy do rozmywania fragmentów obrazu. Sharpen do wyostrzania. Dodge rozjaśnianie. Widzimy, że możemy sobie zmienić zakres, cienie, półcienie światła, wybrać ekspozycję oraz kształt końcówki pędzla. W miejscu, gdzie mamy napisane Edge, krawędź, możemy ustalić, czy nasze narzędzie ma mieć gładkie krawędzie, czyli takie, które są lekko wtopione, czy też ostre. Burn Tool, narzędzie do przyciemniania obrazu. Smudge Tool, narzędzie do smużenia. Jeżeli wybierzemy Smudge Color, to do każdego naszego pociągnięcia narzędziem smużenia jest dodawany kolor, który możemy zadać w tym miejscu. Jest to odpowiednik funkcji, która znajduje się w Photoshopie i nazywa się Finger Painting. Tutaj ma to po prostu inną nazwę. Rubber Stamp
narzędzie służące do klonowania. Ciekawy sposób działania. Wstawiamy punkt i zaczynamy malować. Mamy możliwość zmiany trybu mieszania. Widzimy, że tych trybów mieszania jest dużo więcej aniżeli w Photoshopie czy innych programach Adobe oraz możliwość zmiany przeźroczystości. Narzędzie zmiany koloru, narzędzie usuwania czerwonych oczu na zdjęciu. Kolejna część narzędzi dotyczy narzędzi wektorowych i trzeba przyznać, że program Fireworks ma te narzędzia bardzo mocno rozbudowane i w bardzo fajny sposób one działają. Poza podstawowymi narzędziami, takimi jak prostokąt, elipsa czy wielokąt, mamy do dyspozycji narzędzia chociażby takie jak strzałka. Warto zwrócić uwagę na pojawiające się w trakcie rysowania punkty, dzięki którym możemy zmieniać w precyzyjny sposób kształt, w tym przypadku tej naszej strzałki. Proszę spojrzeć, co się dzieje z krawędzią. Zaokrąglenie. Prosty sposób można zrobić. Zagięcie. Bardzo fajny sposób na rysowanie obiektów. Narysujmy może teraz prostokąt. Rysujemy prostokąt. I widzimy, że w przypadku tego narzędzia już nie mamy tych dodatkowych punktów. Część kształtów ma swoje dodatkowe właściwości, a część niestety nie.
Pojedyncze kliknięcia w niektórych przypadkach mogą powodować zmianę taką, jak widać na załączonym obrazku. Narzędzie miarka. Bardzo fajnie działa. Do tych narzędzi po prostu trzeba się przyzwyczaić, sposobu ich działania. Dają duże możliwości, ale sposób pracy jest zupełnie inny, aniżeli chociażby w Illustratorze. Bardzo fajne narzędzie do zmiany kształtu krzywych. Narysuję może elipsę. Wybiorę narzędzie Freeform Tool. Zmniejszę trochę końcówkę tego narzędzia.
widzimy, że daje nam możliwość rysowania wewnątrz obiektu, ale również wtapiania go. Jest to narzędzie trochę zbliżone do narzędzia Blob Brush Tool, które możemy znaleźć w Illustratorze, niemniej jednak sposób działania jest troszeczkę inny. Widzimy, pokazał się komunikat, że narzędzie Path Scrubber Tool może być wykorzystywane jedynie w przypadku obiektów, które zawierają pressure sensitive, czyli wrażliwe na dotyk końcówki obrysów. No, w tym momencie nie korzystam z czegoś takiego, więc to narzędzie nie będzie poprawnie funkcjonowało. Mamy jeszcze narzędzia związane z internetem. Bardzo przydatne i bardzo dobre narzędzia, dzięki którym możemy w prosty sposób przygotować grafikę, którą później zaimportujemy w Dreamweaverze. W samym Dreamweaverze jest funkcja, dzięki której możemy wstawić HTML Fireworksa. Zaimportuję może jakieś zdjęcie. Biorę narzędzie Rectangle Hotspot Tool. Czyli każdy z tych narzędzi działa w ten sam sposób, czyli ich celem jest stworzenie mapy obrazka. Narzędzie Rectangle powoduje prostokątny, Circle okrągły, hotspot, natomiast ostatnie wielokątny. Wybiorę Circle, bo będzie tutaj bardziej pasował do naszego projektu. Widzimy, że w panelu Properties pokazała nam się możliwość wpisania linku oraz możliwość wpisania tekstu alternatywnego. Oraz możliwość wybrania, w jakim oknie przeglądarki ma pokazać się po kliknięciu adres docelowy. Kliknę w nowym. Wybieram opcję eksportowania i zaznaczam HTML i obrazki. Chciałbym, żeby na biurku się pokazały. Mamy możliwość jeszcze inną. Możemy zapisać jako PDF tylko obrazki, biblioteka Dreamweavera, CSS i obrazki, warstwy do plików, stany do plików i tak dalej. Widać, co tutaj na tej liście rozwijane się znajduje. W przypadku, gdybyśmy mieli zaznaczone odcięcia, to mielibyśmy jeszcze możliwość wybrania
Export slice, eksportuj odcięcia, odcięcie wzdłuż linii pomocniczych. Widzimy, że się pojawił plik HTML oraz plik GIF. Kliknę dwa razy. Otwiera się program Firefox. Widzimy tą naszą cytrynę i widzimy, że to miejsce, które zaznaczyliśmy, jest miejscem aktywnym. Po kliknięciu jesteśmy w nowej zakładce przekierowani do strony internetowej wskazanej w polu link. Narzędzie Slice Tool oraz Polygon Slice Tool służą do tworzenia tzw. plasterków lub też nazywanych odcięciami. Możemy nasz obrazek podzielić na, tak jak widać, na odcięcia. Ikonki, które znajdują się w tym miejscu, oznaczają pokaż lub, w zależności, którą klikniemy, pokaż lub wyłącz podgląd hotspotów i odcięć. Oczywiście pipeta, wiadro z farbą, kolor obrysu, kliknięcie tego przycisku powoduje powrót do standardowych ustawień koloru, czyli czarnego i białego, bez wypełnienia i bez obrysu. Zamień kolor obrysu i kolor wypełnienia. Ostatnia część to jest view, czyli widok. Standardowy podgląd. Podgląd pełnoekranowy z menu oraz podgląd pełnoekranowy. Lupa służąca do powiększania, pomniejszania obrazu, robienia zbliżenia oraz rączka służąca do przesuwania w trakcie powiększenia naszego obrazu. To, o czym jeszcze nie mówiliśmy, to sposób, w jaki rysujemy wektory za pomocą narzędzia pióro. Troszeczkę inaczej wygląda tutaj sprawa rysowania wektorów, bo jak widzimy, za narzędziem od razu podąża linia, która w jakiś tam sposób nam wyznacza sposób kreślenia kształtu. Czy jest to łatwiejszy sposób, czy trudniejszy, to pozostawiam decyzję dla Was. W tej sekcji jest jeszcze Vector Path Tool,
narzędzie, które, jak widzicie, może modyfikować te nasze tą naszą krzywą. Rysuję po prostu ścieżki wektorowe. I ostatnie redraw path tool.